Lechia Net, biało-zielona strona życia. Serwis internetowy kibiców gdańskiej Lechii. Na konferencji prasowej przed spotkaniem 10. kolejki PKO Ekstraklasy, w którym Lechia Gdańsk zmierzy się z Legią Warszawa. Jest z nami trener drużyny Lechii, pan Tomasz Kaczmarek. Dzień dobry, panie trenerze. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak utrzymać przegląd sportowy? Pytanie, czy przerwa na reprezentację w tym momencie to, no właśnie, czy to jest dobry moment na taką przerwę, czy nie? Czy pan jest z tego zadowolony, bo będzie miał pan dodatkowy czas na przeprowadzenie większej liczby jednostek treningowych? Czy jednak żałuje pan, bo no, pański zespół wygląda na mocno rozpędzony? Powiem szczerze, że jeszcze ani chwili na ten temat nie zastanawiałem, bo cała koncentracja nasza jest na meczu niedzielnym. A plus przerwy są jakie są i na to nie mamy wpływu. Także tutaj całkowicie żyjemy meczem niedzielnym. No to skoro już pan zaczął o meczu z Legią, czy to jest dobry moment na rywalizację z tym zespołem, bo jak dobrze wiemy, Legia ma problem na początku sezonu z łączeniem skutecznym gry na dwóch frontach czy na trzech frontach. Dzisiaj rywalizują z Leicester City i pewnie do Gdańska przyjadą no, zmęczeni tym spotkaniem. Ja oczekuję najlepszą wersję Legii tutaj w niedzielę. Sami w tamtym tygodniu mieliśmy 3 mecze w ciągu 6 dni. Z moich obliczeń Legia teraz ma 3 mecze w ciągu 8 dni, z tego 2 mecze u siebie plus wyjazd do Gdańska nie jest najdłuższym wyjazdem. Także my się przygotowujemy na najlepszą wersję Legii. Przygotowujemy się na, moim zdaniem, najlepszy polski zespół chwilowo co do jakości, co do indywidualności. I dla nas będzie to olbrzymim wyzwaniem. Czy są dobre momenty na takie mecze. My po prostu na pewno chcemy się mierzyć z najlepszymi i chcemy wejść na ten poziom. Myślę, że tutaj jest bez dyskusji, że w tamtym sezonie byliśmy 22 punkty za Legią. 22 punkty to jest, jeżeli pomyślimy o, no jeżeli w piłce nożnej 22 punkty to są światy. I ta różnica między naszymi zespołami jest duża. I my wszystko zrobimy, żeby tą dziurę, tą różnicę na 90 minut zamknąć. Tutaj będziemy my jako zespół musieli zagrać na naszym najwyższym poziomie, na poziomie, na którym na pewno jeszcze razem nie zagraliśmy. Będziemy musieli naprawdę trafić dzień z formą, z dyspozycją, z koncentracją, żeby te 90 minut zamknąć tą różnicę, ale jestem przekonany, że jesteśmy w stanie to zrobić. I ode mnie ostatnie pytanie. Jak sprawić, żeby piłkarze nie stracili czujności i koncentracji po udanym spotkaniu z Górnikiem Łęczna, czy w ogóle po tym spotkaniu w tygodniu zauważył pan no, takie zachowania wśród zawodników, jakieś rozluźnienie i jak ewentualnie sobie z tym poradzić, bo no, na razie to te wyniki, tak, zespół pod pana wodzą nie przegrał, więc bardziej musi się tam wykazać w zarządzaniu sukcesem. Na pewno tutaj nie ma jeszcze mowy o zarządzaniu sukcesem, bo to kilka spotkań zagraliśmy. Tutaj też trzeba być bardzo szczerym wobec siebie, że wiadomo, ten tydzień nam się udał, ale to są dopiero początki. Myślę, że tak, atmosfera jest dobra. Te zwycięstwa dla zawodników, dla nas, dla mnie były bardzo ważne, dla powiedzmy, żeby też poczuć pewność i poczuć wiarę w to, co robimy, ale przekaz wczoraj, jak ruszyliśmy treningami, analiza meczu z Łęczną był, myślę, bardzo konkretny i na pewno w tym meczu też było dużo rzeczy do poprawy. Ogólnie w ostatnich meczach było dużo rzeczy do poprawy. Z Piastem Gliwice, z Jagiellonią i z Górnikiem Łęczna w każdym z tych meczów przeciwnik miał pierwszą szansę. W każdym meczu przeciwnik z Piastem, Piast miał mało szans z nami, ale ogólnie Jagiellonia i Łęczna miały za dużo szans z nami. Także tutaj
też tak jak trenujemy. Ja bardzo wierzę po prostu w pracę, w skoncentrowaną pracę, niezależną od wyników, od tego, czy jest akurat mecz przegrany, czy wygrany, tylko tutaj bardzo konkretnie pracujemy nad naszym rozwojem, nad rozwojem zawodników i myślę, że zawodnicy to czują. Myślę, że od razu wczoraj to poczuli, że tutaj nie jest jakiś tydzień na rozluźnienie, tylko jest tydzień na dobrą, konkretną pracę i tylko tak możemy zbudować formę i możemy jako zespół się rozwinąć. Włodzimierz Machnikowski, Radio Gdańskie. Ja mam pytanie o presję, czyli kontynuując jakby ten wątek, który Pan już podjął. Czy paradoksalnie nie jest tak, że przed takim meczem z Legią presja jest mniejsza, sytuacje są, piłkarze są w bardziej komfortowej sytuacji niż przed takim meczem z Łęczną, bo w Łęcznej właściwie, jeżeli chcemy walczyć o czołowe miejsca w lidze, to musimy wygrać, a z Legią nie musimy. Wystarczy, że zagramy dobry mecz i takie 1-1 być może już będzie zadowalające. Czy to nie jest bardziej komfortowa sytuacja niż przed wyjazdem do Łęcznej? Kaka Legia. Znaczy ja... Szczerze powiem, że ja tak na te rzeczy nie patrzę. Ja nie patrzę na to z perspektywy presji, czy z perspektywy... Ogólnie w naszym zawodzie zawsze mamy presję, bo chodzi o to... I ludzie, którzy mówią, że nie mamy presji, kłamią. Chodzi o to, że dla nas największym wyzwaniem jest z tym sobie jak najlepiej poradzić się, jak najlepiej na to przygotować, jako jednostka, jako zespół. Presja w Łęcznej jest inna niż presja przed Legią. W Łęcznej wiadomo, że wszyscy oczekują, abyśmy wygrali i musimy się przygotować na to, że przeciwnik będzie w taki dzień szukał może jednego, drugiego, trzeciego momentu, żeby nas przestraszyć, żeby nam zrobić krzywdę i wtedy nam bardzo może utrudnić taki dzień. Jak gramy z Legią, no to oczekujemy innego meczu, oczekujemy innych. Oczekujemy tego, że będzie to mecz, taki jest cel, żebyśmy zrobili z tego mecz wyrównany, mecz, gdzie my będziemy bronić wysoko, gdzie będziemy atakować, gdzie będziemy utrzymywać się przy piłce, ale też oczywiście będą takie momenty, że przeciwnik będzie atakował, że może nas na chwilę zepchnie na naszą połowę. I tutaj... My też wcześniej nie rozmawiamy o tym, czy jakieś 1-1, czy to będzie dobry wynik, czy niedobry wynik. My po prostu chcemy się do tego meczu jak najlepiej przygotować, trafić formę, zagrać tak, żeby sobie dać maksymalną szansę, aby ten mecz wygrać. I ja na przykład osobiście przed takim meczem czuję bardzo duże napięcie. Bo to jest największe wyzwanie w polskiej piłce, żeby zagrać dobry mecz z Legią, z najlepszą polską drużyną i tak jak już mówiłem, w te 90 minut tak pod względem formy i strategii tak wyjść na boisko, żeby w te 90 minut nie było widać różnicy między tymi naszymi drużynami. Te największe szanse i największe możliwości na zasypanie tej dziury, o której Pan mówi, tej różnicy potencjale, to jest podmęczenie Legii tym, że ona gra w czwartek mecz, a w niedzielę przyjeżdża do nas. Czy może na przykład to, że no Artur Borus ma, czyli ten dowódca obrony, to jest nie tylko kwestia bramki, ale organizacji całej gry w obronie, gdy tam stanie za niego jakiś nastolatek będący w ostatnich meczach poza grą, czy tam nie jest największa szansa na to, żeby właśnie siąść mocniej na tę Legię i grać w ich polu karnym, na ich połowie? Znaczy na pewno sytuacja, jak Artur Boruc nie gra, no to wiadomo, że to zawsze pomaga, jak najlepsi zawodnicy nie grają przeciwnika. Taka jest prawda. Wiadomo, że my wiemy, kto u przeciwnika w tym momencie jest w dobrej formie, a kto jest pod formą i co będziemy chcieli, powiedzmy, na kim będziemy chcieli wywrzeć największą presję. To jest częścią strategii. Ale przede wszystkim myślimy o sobie i tutaj, czy Legia w ten dzień będzie zmęczona czy nie zmęczona, ja tego nie wiem. Ja się na to nie przygotowujemy. My się przygotowujemy naprawdę na najlepszą wersję Legii. Na tą Legię, która w europejskich rozgrywkach z bardzo dobrymi przeciwnikami robiła co 3 dni wynik. I żeby z tą Legią sobie poradzić, żeby jej dorównać, żeby ich zmusić do błędów, to my jesteśmy w stanie zrobić to tylko jako zespół. Zespół
razem atakujący, razem broniący, razem reagujący, gdzie na tym boisku. To jest to, co ja mówiłem od pierwszego dnia i to się naprawdę nie zmienia. Zespół, gdzie nikt nie będzie na boisku sam, zawsze będzie asekuracja, zawsze będzie wsparcie, zawsze będziemy wszystko próbowali robić razem. Nie tylko próbowali, musimy to zrobić razem w tej dzień. I tylko tak, w takiej sytuacji mamy szansę. Wiadomo, że potrzebujemy w ten dzień jakości i intensywności. Nie? To jest dzień, żeby właśnie tej Legii w ten dzień dorównać. Musi u nas wszystko być na najwyższym poziomie. Nie? Jeżeli będzie jakaś jedna dziedzina, w której nie będziemy najwyższym poziomie, to nie stanie. To po prostu nie damy sobie najlepszej szansy. Paweł Stankiewicz, Dziennik Bałtycki. Trenerze, pan mówił na początku, że pana Lechia chciałby pan, żeby pana Lechia dominowała na boisku, żeby pana Lechia dyktowała warunki na boisku. Jak pan chce podejść do tego meczu z Legią? Czy jednak bardziej wycofany, czy też chce pan narzucić jakby swoje warunki w tym spotkaniu? No, pomysłem na mecz nie będzie to, żeby się wycofać, żeby tutaj, nie wiem, próbować jak najdłużej. Będziemy próbowali grać to, co staramy się robić w każdym meczu. Czyli będziemy chcieli mieć piłkę, będziemy chcieli odważnie atakować, będziemy w momentach wygrania piłki chcieli jak najlepiej i dynamicznie przechodzić, iść mocnymi kontrami. Będziemy chcieli bronić wysoko, ale nie zawsze też będziemy mogli bronić wysoko. Także to zależy od tego, ja mam w głowie mecz, wizję tego meczu, jak ten mecz powinien wyglądać, żebyśmy mieli najlepszą szansę. Ale też gramy z dobrym przeciwnikiem i też tutaj chodzi o to, że jak pojechaliśmy w moim pierwszym meczu do Krakowa, to też był taki pomysł, żeby ten mecz zdominować, ale w ten dzień nie byliśmy wystarczająco dobrzy przy piłce. W ten dzień nasz pressing nie był jeszcze na tyle dobry, że wiedzieliśmy, kiedy ruszyć do pressingu, żeby nie zawsze ruszaliśmy do tego pressingu z takim olbrzymim przekonaniem, że robimy to wszyscy razem i dlatego Wisła nas zdominowała. Taka jest prawda. Po prostu to jest to, co mówiłem, musimy w tym, co robimy, być bardzo przekonani i bardzo dobrzy. Także na pewno chcemy z tego zrobić mecz, że będziemy czuli kontrolę nad tym meczem i przy piłce, i bez piłki. Ale tu to jest kawał ciężkiej roboty i na pewno też powiem szczerze, że do tego będziemy potrzebowali kibiców. Nie? Żeby tutaj w ten dzień wszystko poszło w takim kierunku, jak chcemy, to tutaj będziemy potrzebować 12 człowieka, będziemy potrzebowali stadion, najlepiej pełen stadion i żeby ludzie, którzy przyjdą na stadion, nie przyszli na ten stadion, aby oglądać Legię Warszawa, tylko żeby przyszli z wiarą, że Legia Gdańsk w ten dzień jest w stanie zagrać bardzo dobre zawody. I taka mentalność, takie nastawienie wszystkich ludzi będzie nam w ten dzień bardzo potrzebne. Powiedział pan dzisiaj bardzo dużo takich ciepłych słów pod kątem Legii. Wychwalił pan Legię, tymczasem mistrzowie Polski tracą dużo punktów w tej lidze. To nie jest trochę tak, że ta Legia, póki co grając w europejskich pucharach, nie może się przestawić na ten właściwy rytm w lidze i na chwilę obecną nie jest to aż tak mocny zespół, jakby się wydawało pod kątem personaliów. Jedyne, co mogę jeszcze raz na ten temat powiedzieć, to tak, my wszystko widzimy, my wszystko analizujemy, my też widzimy, że oni mają swoje wyzwania, jak polskie zespoły często mają, grając po raz pierwszy po dłuższym czasie w europejskich rozgrywkach. Ale tutaj sytuacja jest inna, to jest ostatni mecz przed kadrą na reprezentację, to jest sytuacja, w której się już nie oszczędza zawodników, to nie jest moment, żeby dać komuś wypocząć. I tak jak z góry powiedziałem, my się przygotowujemy na najlepszą wersję Legii Warszawa. I my takiej wersji oczekujemy i to jest jedyne o czym myślimy. I też jeszcze ostatnie pytanie ode mnie. Trenerze, bo chyba przyzna pan, że dostał pan od poprzedniego sztabu szkoleniowego zespół dobrze przygotowany pod kątem fizycznym. Do tego pan ze swoim sztabem
otworzył drużynę, jeżeli chodzi o grę ofensywną. Jest tych sytuacji więcej, fajnych akcji, bramek to się fajnie ogląda. Czy połączenie jednego z drugim, no powoli takiego tygrysa tworzy z Lechii? Na pewno jest pewne, że sztab trenera Stokowca, ale to nie jest tylko sztab trenera Stokowca, bo z tego sztabu też dużo ludzi tutaj zostało, dobrze przygotowało zespół. I tylko dzięki temu, czy to jest, tu są właśnie asystenci, którzy tu zostali, jak Damian Korba, jak Tomek Byszko, jak Jarek Bieniuk i też ludzie, którzy z trenerem Stokowcem opuścili klub. Dzięki ich pracy może byliśmy w stanie w ciągu 6 dni wygrać 3 spotkania. Na pewno, co bardzo pomaga, to jest to, że tu są dobrzy zawodnicy, że jest dobra kadra, że gdyby tu nie było dobrych zawodników, byłoby bardzo trudno wygrywać mecze. I tu na pewno klub wykonał dobrą pracę. Tak, my zaczęliśmy naszą pracę, zaczęliśmy pracować nad jakimiś nowymi pomysłami, ale musimy być bardzo szczerzy i musimy tutaj, proszę, żeby też nikt nie był naiwny, to jest począteczek i my jesteśmy bardzo daleko od tego, żeby te rzeczy, powiedzmy, widać to, że zespół zrozumiał, o co mi chodzi, ale jest bardzo dużo detali, w których musimy się poprawić. Jest bardzo dużo detali, jak proste sprawy, to było widać nawet w Łęcznej, żeby wyczuć moment, kiedy jest moment, żeby grać w piłkę, budować pod presją, kiedy jest moment, że przeciwnik na przykład wychodzi pressingiem na nas 5, 6, 7 zawodnikami i jest moment właśnie, żeby nie grać w piłkę, tylko przegrać od razu tą linię pressingu i podjąć lepszą decyzję. Tutaj nadal jesteśmy w niektórych sytuacjach błędni. Także to są, jest dużo detali, jak się zachowujemy w ataku pozycyjnym, kiedy dużo takich, trudno jest to teraz mi tak wytłumaczyć, ale ruchów, napastników, jak jeden zawodnik przychodzi, kiedy, czy to jest, gdzie jest wolne miejsce dla na przykład skrzydłowych, kiedy jest moment, żeby wejść do środka, kiedy jest moment, żeby zostać trochę szerzej, bo jest więcej miejsca szeroko. Także tutaj jest tak dużo detali, jak nieraz w środku boiska przyjmujemy piłkę, jak dużo mamy akcji z otwartą pozycją, że możemy przyspieszyć grę, a nie ją spowolnić. Także tutaj jesteśmy na samym początku. Zespół jest bardzo otwarty i bardzo głodny wiedzy, ale tak jak mówię, no jesteśmy na początku i na pewno cel jest taki, że to z czasem będzie dużo konkretniejsze to, co robimy na boisku. Panie trenerze, jeszcze chciałem spytać o sytuację kadrową po tym intensywnym okresie. Czy może pan skorzystać ze wszystkich zawodników i kto ewentualnie nie zagra i dlaczego? Na dzień dzisiejszy możemy skorzystać z wszystkich zawodników. Wiadomo, że jest jakiś tam zawsze drobny znak zapytania u Marko, ale to jest teraz taki pierwszy mikrocykl Marko, gdzie jest prawie, tak już będzie, już nie jest jako neutralny, tylko już jego w niektórych, w większości gier wykorzystujemy jako gotowego zawodnika. Czy to starczy na niedzielę, na 20, to tego nie jestem w stanie dzisiaj jeszcze odpowiedzieć, bo są jeszcze 3 treningi, ale ogólnie wszyscy są gotowi. Wszyscy oczywiście oprócz Josefa, który jest kontuzjowany i Tobensa, którzy nie doszli teraz jako nowe kontuzje, tylko to są po prostu już poza kadrą od ostatnich 2 spotkań. Jacek Łuszyński, Portal Trójmiasto. Dzień dobry, panie trenerze. Jeszcze w nawiązaniu do pojedynku z Legią. Często pada w takich sytuacjach słowo, że jest to weryfikacja pracy zespołu i tak dalej. Czy trener też tak podchodzi do tego meczu? I drugie pytanie z tym związane, czy w ciągu tych 2 godzin w niedzielne popołudnie może
właśnie podczas tej weryfikacji zdarzy się coś takiego, że trener w znacznym stopniu zmieni swoje zapatrywanie na drużynę, czy na poszczególnych piłkarzy, czy bez względu na to, co się zdarzy, trener wie, co ma robić i w którą stronę dążycie. Co do weryfikacji, to wiadomo, że mecze z najlepszymi przeciwnikami mają w sobie element weryfikacji, bo dopiero w najtrudniejszych momentach, przy największych wyzwaniach, to można powiedzieć, że wszystko, co robisz jako zespół, jest pod mikroskopem. Że wszystko dokładnie widać, w czym jesteś dobry, z czym sobie radzisz, z tym sobie gorzej radzisz, jak komfortowo naprawdę czujemy się przy piłce, jak bardzo chcemy grać piłką, powiedzmy, w najbardziej wymagający dzień. Tak samo jak dobrze jesteśmy w stanie zagrać pressingiem na zawodników, którzy są dobrzy technicznie, którzy są na najwyższym technicznym poziomie w naszej ekstraklasie. I tutaj na pewno tak, to jest sprawdzian. Myślę, że to jest też dzień, w którym ja jako trener dostanę kilka odpowiedzi, gdzie jesteśmy, nad czym musimy najbardziej pracować. Wiele rzeczy, których widzę i się domyślam, ale nie jestem w stanie ich sprawdzić. Taka jest prawda. Bo dopiero to są te mecze, które nas sprawdzają i które mi najwięcej pokażą. I na pewno po tych 90 czy 120 minutach, po tych 90 minutach nie zmienię zdania o moich zawodnikach, nie zmienię zdania o mojej drużynie, ale będę miał więcej informacji. I na pewno mi to pomoże w dalszej pracy, też pomoże to zespołowi. Jeśli jesteśmy przy informacjach, to jedno z pierwszych informacji, które pan zdradził, personalnych, było to, że Alomerowicz broni dwa mecze, Kuciak broni dwa mecze. Dzisiaj jesteśmy właśnie po tych czterech meczach. I czy może trener zdradzić nam tę informację, jak wypadła ta weryfikacja tych dwóch bramkarzy i czy to jest decyzja ostateczna jeszcze? Jeśli ostateczna, to czy do końca rundy, czy do końca sezonu, jak to wygląda? Decyzja jeszcze nie zapadła, bo to jest... Sytuacja się nie za bardzo zmieniła. Nie? Obydwoje zagrali dwa bardzo poprawne mecze. To jest dwóch dobrych bramkarzy. Ja jeszcze sam nie podjąłem decyzji, co będzie w niedzielę i jaka to będzie decyzja. Powiedziałem przed tymi spotkaniami, że przed Legią będzie następna decyzja. I tutaj myślę, że jutro, najpóźniej w sobotę, będę rozmawiał z zawodnikami i będziemy mieli następną decyzję, ale więcej na ten temat na dzień dzisiejszy nie mogę powiedzieć. To jeszcze wtedy dopytam, skoro nie te mecze, które no wszyscy widzieliśmy, zdecydują, bo trener powiedział, że no jest remis prawie, tak? To co zdecyduje? Czy właśnie mentalność, czy praca na treningach, czy jakiś może, nie wiem, wewnętrzny głos, zaufanie do tego bądź innego? Na co trener zwróci uwagę, jeśli może tak w ten sposób ugryźć ten temat? Koniec końca zdecyduje analiza i przekonanie. I tutaj wiadomo, że gra bramkarska ma kilka elementów. Nie? Jest element w defensywie, kto jest lepszym bramkarzem w momentach defensywnych, opanowanie przedpola, gra nogami. Też takie tematy właśnie, jak tam mówi, mentalność, charyzma, komunikacja. Także tutaj ten pakiet jest duży i no te decyzje są, tak jak ja w pierwszy dzień też powiedziałem, że ja tak naprawdę jestem w dobrej sytuacji i mam dwóch bramkarzy, z którymi jesteśmy w stanie wygrać każdy mecz w lidze. Ale może tylko jeden być na bramce. I tutaj, tak jak mówię, ta decyzja będzie taka, jakie będzie moje przekonanie. I też na pewno tutaj trener bramkarzy ma, Paweł Prymel, duży wpływ.
I ta dyskusja właśnie będzie dzisiaj, jutro między nami.